Małgorzata Strzałkowska, bajka o ślimaku Kacperku. Na ogromnej zielonej łące, w szmaragdowym gąszczu soczystych traw, mieszkała sobie wielka gromada ślimaków. Każdy ślimak miał swój własny przytulny domek z błyszczącą skorupką i mały, całkiem maciupeńki ogródek, w którym uprawiał kolorowe kwiaty i pachnące zioła. Tylko ogródki dwóch ślimaków, Atanazego i Gerwazego, wyglądały zupełnie inaczej. Ślimak Atanazy mieszkał w pobliżu płynącej przez zieloną łąkę błękitnej rzeczki, tuż obok mrugającej wesoło żółtymi oczkami kępy niezapominajek. W jego małym ogródku nie było ani kolorowych kwiatów, ani pachnących ziół. Za to wszędzie, jeden przy drugim, stały rozmaite przyrządy do ćwiczeń. Było ich tak dużo, że wszystkie ślimaki dziwiły się, jak Atanazy może spamiętać, który z nich do czego służy. Rankiem, ledwo słońce wychylało zza lasu rozespaną buzię, rześki i wypoczęty Atanazy rozpoczynał codzienną porcję gimnastyki. Od czasu do czasu przerywał ćwiczenia i śpiewał na całe gardło. Ja mięśnie mam atlety, ogromne że orety. Tu palnę, huknę, stuknę, tam trzasnę, walnę, huknę. Gdy ktoś mi wchodzi w drogę, to mu podstawiam nogę, więc niech mi nikt nie fika, bo ja mam siłę byka. Na drugim końcu łąki, pod dorodnym łopianem, mieszkał ślimak Gerwaz. Również w jego maciupeńkim ogródku nie rosły ani kolorowe kwiaty, ani pachnące zioła. Za to wszędzie piętrzyły się wysokie stosy obłożonych w czerwony papier książek. Było ich tam takie mrowie, że wszystkie ślimaki dziwiły się, jak Gerwazy może spamiętać, co się w której z nich znajduje. Południe, gdy złote słońce stało wysoko na niebie, Gerwazy wkładał na nos okrągłe okulary i zabierał się do czytania. Od czasu do czasu przerywał lekturę i deklamował donośnym głosem. Rozmów mogę przysiąc, zjadłem co najmniej 1000. Mam łeb nie od parady i nie mam na to rady. Gdy tylko głową ruszę, najtwardszy problem skruszę, więc stworzeń cały tłum podziwia mój rozum. Pewnego dnia na zielonej łące zdarzyło się coś zupełnie, ale to zupełnie niezwykłego. Otóż ni stąd, ni zowąd pojawił się tam wielki, przeogromny słoń. Wystraszone ślimaki natychmiast wszczęły alarm. Co to będzie? Co to będzie? Ten słoń łazi sobie wszędzie. Kto przepędzi słonia z łąki, zanim zdepcze nasze domki? Chyba tylko Atanazy! Atanazy i Gerwazy! Zamiast gadać, zamiast ględzić, trzeba po nich biegiem pędzić. I wszystkie ślimaki pognały po Atanazego i Gerwazego. Pierwszy przed słoniem zjawił się Atanazy, który miał znacznie bliżej ze swojego domku w pobliżu błękitnej rzeczki. Wysunął ze skorupki rogi i nie namyślając się wiele, ruszył na słonia. Walnął go mocno rogami i pchnął z całej siły, ale słoń ani drgnął. Patrzył tylko zdumiony na ślimaka wąziutkimi jak szparki oczkami, aż wreszcie rzekł. Uważaj, mój mały, bo zrobisz sobie krzywdę.
i ślimaki zrozumiały, że Atanazy nie da sobie rady z wielkim słoniem. Ale do akcji już wkroczył Grwazy. Włożył na nos okrągłe okulary, odchrząknął 3 razy i zaczął swoje przemówienie. Chciałbym uzyskać od pana informację, na jakiej podstawie uzurpuje pan sobie prawo do korzystania z zielonej łąki, do której prawo własności należy do wielkiej gromady ślimaków, a która... Gerwazy mówił i mówił, a słoń słuchał i słuchał, aż w końcu rzekł: nic. A nic z tego nie rozumiem. O co ci właściwie chodzi? Wtem nieoczekiwanie odezwał się mały ślimak Kacperek. Słoniu, prosimy cię odejść stąd. Jesteś taki wielki, a my ślimaki jesteśmy takie malutkie. Boimy się, że zniszczysz nasze domki. Słoń zmarszczył czoło. Chwilę pomyślał, po czym odrzekł: no trzeba było tak od razu mówić. Przepraszam, że najedliście się przeze mnie strachu. Ja sobie idę. Już. I przeogromny słoń, stąpając najostrożniej, jak tylko potrafił, opuścił zieloną łąkę, a wszystkie ślimaki odetchnęły z ulgą. Wizyta słonia wiele nauczyła mieszkańców zielonej łąki. Atanazy i Gerwazy napisali nawet o tym piosenkę, którą do dziś w ciepłe wieczory śpiewa wielki chór ślimaków. Atanazy i Gerwazy piszą do was te wyrazy. Każdy człowiek, każde zwierzę, niech z Kacperka przykład bierze. Zamiast szarpać i tarmosić, spróbuj kogoś wprost poprosić. Zamiast się wymądrzać strasznie, mów otwarcie i wyraźnie. Tra-la-la-la, hopsa-sasa, to jest pomysł pierwsza klasa. Hopsa-hopsa, tra-la-la-la, to jest pomysł jak ta-la-la.